Ecclesia Domini commission ixa. Święty Kościół Boży, ufny obietnicy, że pośle doń Ducha Prawdy, który w każdym czasie zachowuje wolnym od błędu jego nauczycielski urząd Błaga najprzyjemniej Waszą Świątobliwość, by zechciał włączyć tych Jego wybranych synów w poczet świętych. Ojciec Święty ogłasza formułę kanonizacji. Na chwałę świętej i rozdzielnej Trójce, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych apostołów Piotra i Pawła, a także naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu naszych braci w biskupstwie, orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan 23 i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali mi cześć jako święci w całym Kościele. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wspólna modlitwa przy relikwiach jest nie tylko znakiem wiary w orędownictwo świętych, ale stanowi także okazję do wspominania wielkich dzieł Boga oraz doświadczenia więzi ze wspólnotą Kościoła we wszystkich jego wymiarach. Czczenie szczątków świętych jest przejawem żywej, otwartej na przeszłość i przyszłość duchowej relacji pomiędzy żywymi i zmarłymi. Albo lepiej byłoby powiedzieć pomiędzy tymi, co w niebie i tymi, co jeszcze w drodze. Podziękuję właśnie Ojcu Świętemu za dokonanie kanonizacji Ojcze Święty w imieniu Kościoła Świętego. Dziękuję Waszej Świątobliwości za proklamację świętych oraz pokornie proszę o sporządzenie, polecenie sporządzenia odpowiedniej konstytucji apostolskiej na temat dokonanej kanonizacji.
Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Ten sam fragment Ewangelii będzie teraz odczytany w języku greckim. Sophia orfia pusomen tu agio evangeliu. Filini pasi. Ectu cata Ioanni in agio evangeliu to anagnosma. Savaton, che tonfiron, che clisme, opuis anima citedia ton phobon, ton iudeon, ilcen o Iisus, che estis to meson, che legi aftis, iridi. Czytanie Ewangelii w języku łacińskim, języku greckim, szczególnie w czasie kanonizacji Jana Pawła II, który cały czas przypominał Europie, chrześcijańskiej Europie, o tym, że ma oddychać dwoma płucami, tym kojarzonym z tradycją zachodnią i z tradycją wschodnią, a języki łaciński i grecki właśnie te dwie części Kościoła reprezentują. Duchowi Świętemu, w posłudze duszpasterskiej dla rodziny. Niech nas obaj nauczą, byśmy się nie gorszyli ranami Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bożego miłosierdzia, które zawsze żywi nadzieję, zawsze przy. Modlitwa w języku arabskim. Przez wstawiennictwo apostołów i ewangelistów wylej, o dobry Ojcze, Twojego Ducha na grzeszników i zagubionych w sercu, aby w swoich ciemnościach mogli wreszcie spotkać zmartwychwstałego i żyjącego Jezusa. Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo męczenników i wyznawców wierzę, strzeż w świętości nasze siostry i naszych braci, odrodzonych łaską sakramentów paschalnych, aby wszyscy ludzie dostrzegli w nich obecność zmartwychwstałego i żyjącego Jezusa. Przez wstawiennictwo świętego Jana 23 wyrwij ze spirali nienawiści i przemocy, o dobry Ojcze, myśli i decyzje przywódców narodów i spraw, aby w relacjach międzyludzkich zatriumfował zmartwychwstały i żyjący Jezus. Wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za nas i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis e fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Wielmi z Ojcem Świętym Franciszkiem modlą się słowami modlitwy Pańskiej, Ojcze Nasz. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przejścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Qui vivis et regnes in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit sancta vobiscum. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. A diakon zachęca wszystkich do przekazania sobie znaku pokoju. Papieżowi przy ołtarzu towarzyszą m.in. bardzo bliscy współpracownicy Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, kardynał Angelo Sodano, ówczesny sekretarz stanu Stolicy Świętej, oraz kardynał Giovanni Battistare. Jest także, nie mogło zabraknąć, kardynał Stanisław Dziwisz, sekretarz Jana Pawła II, oraz biskup Francesco Beschi, biskup Bergamo diecezji pochodzenia Jana 23. I wreszcie kardynał Agostino Vallini, wikariusz Ojca Świętego Franciszka dla diecezji rzymskiej.